powiedzieć. Tak, cokolwiek, ale mam zrobić stand-up, kawał, wiersz, co chcecie. Zrób stand-up, proszę cię bardzo. O okularach, poproszę. Stand-up o okularach. Okej. Nie. Okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne, z tego co pamiętam. Nie, słuchajcie, z okularami jest tak, że są takim świetnym elementem wizerunku, które po jednej stronie są takim, mówiąc kolokwialnie, elementem protezy, czyli mają funkcję medyczną, a po drugiej stronie powodują to coś, co wpływa na naszą atrakcyjność, wpływa na naszą seksualność. Czułam się bardzo kobieco. Tak, a w związku z tym płciowość również, tak? Więc jest to świetny element, który zarówno poprawia nasz wzrok, jak również powoduje, że nasz dress code staje się dopełniony. I to jest świetne, ja się tym bawię. Ci, którzy czują również te emocje, które ja mam w sobie, są moimi również odbiorcami bloga ghostai.pl. Czytajcie, no, komentujcie, czytajcie. A powiedz mi, czy są skromniejsze okulary też? Bo te są rewelacyjne. Ja oczywiście takie wybieram i świecące, i takie, które mają kształty wyjątkowe, niespotykane. To znaczy tak, okulary, które ja dzisiaj przygotowałem ze sobą, są to okulary, które niektóre z nich, o ile nie nawet połowa, są to okulary, które szerszej publice w Polsce widziane są pierwszy raz. Są to okulary z domów mody, które są znane z punktu widzenia branży odzieżowej. Nie reklamujemy, chociaż to TV reklama. Wolę zareklamować naszą polską. Może inaczej, jak sięgniecie gdzieś na wyżyny marek premium odzieżowych, no to pewnie wpasuje się w te marki, marka okularów, które są dzisiaj ze mną. W związku z tym, aby nie używać nazw, tak bym to określił i tak bym to zdefiniował. No cóż, no dzisiaj również pokaz okularów, które wybrałem dla świetnych, przecudownych dziewczyn. Zobaczymy, jak to pójdzie. Trzymam kciuki. Dziewczyny będą prezentować, tak? Tak, dziewczyny będą prezentować okulary. Wbrew pozorom, dobór okularów nie jest takim procesem, który jest bardzo prosty. Nie wystarczy stanąć przed lustrem, okej, te mi pasują. Wpływa na to wiele czynników, od kształtu twarzy, po karnację, po coś, co można określić jako typ osobowości. W związku z tym, jeśli te okulary są kompletne z nami, wtedy możemy uznać, że dana oprawka, dane okulary ja są nasze, są moje. I wtedy możemy określić, okej, zakładam i czuję się w nich dobrze, one są dla mnie. I często takie skojarzenia mamy, zakładając pierwszą, drugą parę. I właśnie trzeba to odnaleźć w tej optyce okularowej. Staram się to robić. Nie wiem, czy mi wychodzi. Mam nadzieję, że chociaż bardzo troszeczkę wychodzi. Tak. Chcę przekazać naszym kochanym widzom, że tutaj biegałeś między nami i dopasowywałeś te okulary, mówisz te. Może nie, może jednak te. Jak widzisz właśnie kobietę czy mężczyznę, to dobierasz też tylko wizualnie do okulary, do twarzy, sylwetki, tak jak wspominałeś, o karnacji, czy również do osobowości? Znaczy tak, no zasadniczo my jako ludzie mamy pewne typy osobowości. Inaczej będzie akceptował modę flegmatyk, inaczej sangwinik. Mam na myśli tutaj zarówno kształty, formy, kolory. W związku z tym to jest bardzo istotny argument i powiem, dodam, w wielu przypadkach nawet i kluczowy. Także jak najbardziej osobowość pełni tutaj bardzo ważną rolę. Czyli jesteś kreatorem, ale oprócz tego psychologiem poniekąd. Kreator może to za duże słowo, bardziej taki estetyczny doradca, może to będzie bardziej trafne słowo, aczkolwiek taka nutka psychologii w tej optyce okularowej być musi, jeśli mówimy o idealnej, dobranej oprawie okularowej, jak najbardziej. Pięknie, tak. pięknie, mi to się wszystko podoba, wszystko się błyszczy, świeci, piękne okulary i jeszcze nutka psychologii, no ale czeka nas wspaniały wieczór włoski, także biegniemy szybciutko, zapraszamy. Zapraszamy.